skakanki zaczynamy błyskawicie prosić na pozycję. Prosimy chór do sceny pojedynku. Wchodzimy raz Michał. I czas na nas. I teraz tak jest. BUM! Proszę bardzo. W największym skrócie jest to powieść o rozpadzie jakby ludzkiego ratio, o rozpadzie racjonalnego myślenia, o rozpadzie jakby umysłu, który próbuje skonfrontować się z rzeczami, które są niemożliwe. A po drugiej stronie jest jakaś opowieść o mroku, o głębi, o otchłani, która wciąga. Podmiotem tej opowieści, jakby jej jakby epicentrum jest postać kobieca, Renaty. Postać, która jest zagadką i która jest tajemnicą. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo klasycznym, klinicznym przypadkiem psychiatrycznym. Znaczy to jest opowieść o szaleństwie, osobie, która w życiu, będąc młoda, doznała jakiejś bardzo silnej traumy. Z drugiej strony, w tym jest coś takiego, że być może tam coś jest, być może to czegoś więcej dotyka. Jej przygląda się mężczyzna, który jest właściwie pierwszym bohaterem w mojej opowieści, który jest zaprzeczeniem wszystkiego, co do tej pory robiłem. To jest postać antyheroiczna, postać do bólu trywialna, postać groteskowa, takiego mieszczanina Dorobkiewicza, który wrócił z Ameryki, ma uciłane pieniądze, chce spokojnego życia, stara się przede wszystkim znaleźć jakiś cichy azyl. I teraz zrobię spotkanie właściwie niemożliwe. Gdzieś w jakimś hotelu, prostym miejscu, on nagle u siebie pod prysznicem znajduje kobietę, która jest cała pocięta żletką, która jest półnaga. I ona opowiada historię spotkania z aniołami. Rzecz, która jest najciekawsza jakby w Renacie, to jest po prostu, to jest jakby totalnie irracjonalne jakby ciągi psychiczne, które sobie jakby nawzajem jakby przeczą. Ona wyznaje miłość, za chwilę temu zaprzecza. Idzie za czymś, po czym to zatrzymuje. Skontrastowany z nią Ruprecht, który próbuje w bardzo logiczny i prosty sposób jakby wejść w tą opowieść i dotknąć, od początku jest skazany na jakby przegraną. Postacią trzecią, najbardziej tajemniczą, jest postać z przeszłości. To jest postać, którą połączyłem z dwóch postaci libretta, Inkwizytora i Henryka. I to jest postać, która gdzieś na początku naznaczyła całą opowieść swoim okrucieństwem. Wiemy, że młoda Renata gdzieś na początku swojego życia w internacie, w jakimś miejscu odosobnienia spotkała mężczyznę, który w brutalny sposób nadużył ich relacji. Z tym szaleństwem, z tym stygmatem jakby przemierza całą naszą opowieść. Rzeczywistością tej opowieści jest dla mnie kino amerykańskie lat 80., 90. Filmy na granicy kiczu, takiego powiedziałbym wczesnego Tarantino, Lyncha, który całkowicie jakby operuje pewnymi figurami, które my doskonale jakby znamy. Feeling that we know these people somehow, they are familiar to us, but it's an artificial world as well. This time we really tried to have costumes look like in the street, in a hotel, now in the bus, in the airplane. Po monochromatycznym spektaklu jest ta potrzeba zmian, którą z Mariuszem gdzieś nieustannie jakby czujemy. Więc wylądowaliśmy w spektaklu, który jest bardzo intensywny, kolorystycznie. Ja się bardzo cieszę, że ta realizacja pozwoliła nam zrealizować
taką zamkniętą, jedną wielką strukturę. Rodzaj pewnego miasta, rodzaj pewnego świata. I jest to bardzo monumentalna, duża forma. Ona ma bardzo dużo dynamicznych jakby zmian w sobie, bo to nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy nie uruchomili maszynerii teatralną. My widzimy jakby dekonstrukcję opowieści, która najpierw zaczyna się jako realistyczne kadry filmowe, a w pewnym momencie widzimy tylko fragmenty jakby dekoracji i to wszystko się rozpada tak, jak rozpadają się nasi bohaterowie. From the first act, second act, third act, fourth act, fifth act. Dramatizing of the music of the Prokofiev pulls us to the extreme dramatical peak. Jak nigdy moje jakby takie poszukiwania operowe nie były tak blisko jakby ducha utworu i tego, co jest w literze tej opowieści, gdzie cały czas jakby komizm, sarkazm i tragedia i jakiś wymiar metafizyczny są naraz równolegle jakby splecione w scenie.